Drodzy, żeby powiedzieć parę słów o sobie, to jestem żonaty już blisko, zbliża się powoli 40 lat. No, jest 38 skończone. Mamy z żoną, moja żona Grażyna, mamy trójkę dzieci, Rachelę, Tymoteusza, Beniamina. Mamy wnuczki dwie wspaniałe. I dwóch wnuków. Jeden, że tak powiem, już z 8 miesięcy, a drugi się pcha na ten świat. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli do Bożego Słowa, przyglądnęli się troszeczkę temu, w jaki sposób ty i ja znaleźliśmy się tutaj na tej ziemi. Jaki jest cel tego wszystkiego? W psalmie 139 psalmista mówi tak. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. A noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Drodzy, już sam ten psalm mówi nam bardzo dużo o Bogu i o nas samych. Ale chciałbym rozpocząć troszeczkę jeszcze inaczej. Kiedy czytasz Biblię, nie wiem, co myślisz o Biblii, ale Biblia jest Bożym Słowem. Nazwana jest Bożym Słowem, Pismem Świętym. Sama o sobie daje świadectwo, że jest natchniona przez Boga. Że autorem tej księgi jest Bóg, chociaż pisali przez na przeciągu 1600 lat około 40 różnych ludzi. Ale ta księga, pisana w przeciągu 1600 lat, od czasów Mojżesza do blisko setnego roku po Chrystusie, jeśli chodzi o Nowy Testament, zawiera w sobie niesamowitą spójność od samego początku do końca. I powiem tak, ta księga jest fenomenem. Statystyki podają, że rocznie 45 milionów Biblii jest sprzedawanych na świecie. Jest bestsellerem. Nie ma drugiej takiej księgi jak Pismo Święte. Kiedy zastanawiamy się, w jakim kierunku pokierować nasze życie, komu uwierzyć, to właśnie ta księga
ze względu na swoją treść, ze względu na swoją spójność, ze względu na przesłanie, odkrywa przed tobą i przede mną, po co w ogóle my tutaj jesteśmy? Po co ty w ogóle jesteś? Kim jesteś? Gdzie tak naprawdę, dokąd ty i ja zmierzamy? Bo ta księga nam uświadamia, że życie nie kończy się z chwilą naszej fizycznej śmierci. Ta księga nam mówi, że mamy początek, ale nie mamy końca. Że będziemy, że idziemy, zmierzamy w kierunku wieczności albo z Bogiem, albo bez Boga. Ta księga odpowiada nam pytania, dlaczego jest tak źle, pomimo tego, że Bóg jest tak dobry. Po prostu w tej księdze mogę znaleźć najważniejsze pytania, jakie człowiek sobie stawia już od małego dziecka. Nie wiem, czy wy dzisiaj stawiacie sobie takie pytania, czy one ciągle gdzieś tam w was są, ale ja pamiętam, że jako dziecko zadawałem sobie pytania, po co ja żyję. Kiedy stałem nad grobem mojego dziadka, miałem chyba z 12 lat, stałem i widziałem, jak ta trumna jest opuszczona do grobu. I zadawałem sobie pytanie, o co w tym wszystkim tutaj chodzi? 12 lat. To znaczy, że już się wszystko skończyło i już nic więcej nie ma. Tak więc ta Biblia nam o tym mówi. Powiem wam tak, drodzy, że Pismo Święte z jednej strony jest bestsellerem, z drugiej strony jest niesamowicie zwalczane. Dioklecjan w roku 303 zarządził w Cesarstwie Rzymskim, żeby spalić wszystkie Biblie. Oczywiście one nie wyglądały teraz tak, jak my ją mamy. To były pergaminy, to były papirusy, prawda, zwoje, jak tu ktoś podpowiada. Kazał wszystko i mówi, wytępię, po prostu wytępię chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. To jest rok 303. W 311 Dioklecjan umarł. Chrześcijanie z powodu prześladowań, zabijania, z powodu tego, że należeli i wyznawali Chrystusa, ukrywali się w katakumbach, ukrywali się w jaskiniach, żeby zachować życie. W roku 311 Dioklecjan umarł, a w roku 313 jego następca ogłosił edykt tolerancyjny, że chrześcijaństwo mogło być na równi z innymi religiami, było uznane w całym Cesarstwie Rzymskim, a później stało się już jedyną oficjalną religią, co nie do końca było dobre. Popatrzcie, z jednej strony człowiek jest przeciwko, a z drugiej strony jest ktoś, jest Bóg, który stoi za swoim słowem i pilnuje, żeby jego słowo pozostało na zawsze. W wieku XVIII, on zmarł chyba bodajże w 1878, francuski filozof Voltaire, ateista, zwalczający chrześcijan, mówi, za 100 lat nie będzie już chrześcijaństwa. Kiedy umarł, 25 lat po jego śmierci, w jego domu powstało Brytyjskie Towarzystwo Biblijne drukujące Biblię. Halleluja! A więc nikt, kto próbuje walczyć z tą księgą, nie jest w stanie. Dlatego, że za tym słowem stoi najwyższy autorytet. Sam wszechmogący Pan. I powiem wam, drodzy, że kiedy czytam tą księgę, ona jest zdumiewająca, bo może dziecko ją zrozumieć, a teolog ma nad czym się głowić. Ani dziecko się nie utopi. A dla teologa jest tam taka głębia, że mu życia zabraknie. Bóg jest wielki. Jego słowo jest niewzruszone, jest wieczne. Biblia mówi, niebo i ziemia przeminą, ale słowo Pana nie przeminie. Dlatego my dzisiaj tutaj jesteśmy. Jesteśmy w czasie tych dni skupienia, zwracając uwagę na to, co żyje, na to, co jest wieczne, nieprzemijające, na żywe, święte Boże Słowo. Drodzy, to jest jedyna księga, która mówi i o rzeczach, które mają nastąpić i nie boi się mówić z wielką dokładnością o tym, co nastąpi.
Tak była przepowiedziana śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Mojżesz już w pierwszej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale mówi, że nasienie niewiasty zdepcze głowę węża. Dając proroctwo o Panu Jezusie Chrystusie. Dawid, który żył i panował między 1010 do 970 roku przed Chrystusem, pisze piękny psalm 22, mówi o przebodłych, przebitych rękach Pana na krzyżu, o tym losie rzuconym za jego szatę, o tym, że jest wydrwiony i wyśmiany. A później pisze Izajasz 53, rozdział 8 wieku przed Chrystusem, kontynuując, że On był tym barankiem, który poszedł i zawisł na krzyżu za nasze grzechy, a myśmy myśleli, że to Bóg ukarał Go za Jego grzechy. On umarł za nas, za ciebie i za mnie, za nasze grzechy. Powiem wam, żeby te proroctwa się mogły wypełnić, tak jak zostały zapisane, trzeba nieprawdopodobnego rachunku prawdopodobieństwa, że bierzesz, masz zawiązane oczy i trafiasz na miliardy rozsypanych monet i wybierasz tą właściwą. A więc, kiedy czytamy z tej księgi, kiedy bierzesz tą księgę do ręki, wiedz, że masz do czynienia z niewzruszonym Bożym Słowem, nad którym Bóg czuwa. Dlatego Izajasz pisze w 62 rozdziale, czy w 65, już nie pamiętam teraz, mówi, że Bogu podoba się człowiek, który z respektem, z drżeniem, z szacunkiem odnosi się do tej księgi. Dlatego nie dziwcie się, drodzy, że na dniach skupienia, że w czasie naszych nabożeństw ta księga jest w centrum, aby przedstawić, aby wywyższyć tego cudownego, wspaniałego autora, którym jest sam Wszechmogący Pan, Jego Święty Duch. Wiecie, kiedy rozmyślam nad tym, że Bóg już dawno objawił pewne rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o kwarantannę, o kwestię izolowania człowieka przed zaraźliwymi bakteriami, i to było już objawione w XV wieku, kiedy Mojżesz prowadził Izraela po pustyni. Mówi, kto trędowaty, należy go oddzielić od reszty, żeby nie zarażał. Jeśli ktoś ma potrzebę fizjologiczną, to niech idzie poza obóz, ma przy sobie łopatkę, wykopie, zrobi co trzeba, zasypie i wraca do obozu. Niech nie zanieczyszcza mojego obozu. Proste niby, tak? Tak? A wiecie, że do XVIII wieku wszystkie fekalia z domów wyrzucano do tak zwanego rynsztoku. W miastach Europy był tak niesamowity smród, zanim w ogóle zorientowano się, że i wymyślono kanalizację. A Bóg już dbał. Bóg wiedział. Drodzy, niby proste rzeczy, tak oczywiste. Dlatego chcemy czerpać i chcemy zwrócić uwagę na to, co mówi Boże Święte Słowo. Dlatego czytając tą księgę i czytając rzeczy z tej księgi, musimy być bardzo, traktować ją bardzo poważnie. Bo jeśli ją zlekceważymy, to po prostu zlekceważysz dla siebie prawdę. I ta księga ci nic nie pomoże. Bo możemy słuchać tysiące najlepszych kazań i nauczań, ale jeżeli ty i ja za tym słowem nie pójdziemy, to kiedyś to słowo stanie naprzeciwko nas jako sędzia. Ta prawda stanie naprzeciwko nas jako sędzia. Tak więc kilka rzeczy chciałbym powiedzieć, bardzo istotnych. Kim ty i ja jesteśmy w oczach Boga, w oparciu o tą księgę, o to pismo, które Biblia mówi, że jest natchnione przez Boga. Kim jestem? Kim ty jesteś? Jak ciebie i mnie postrzega Bóg? To jest fajnie, dobrze wiedzieć. Wiecie, kiedy nie znałem Boga, wydawało mi, po prostu On był gdzieś zupełnie daleko, ja byłem daleko od Niego.
Szczerze powiem, nie interesowałem się Bogiem, chociaż byłem bardzo religijnym człowiekiem, bo przecież modliłem się rano, wieczór, chodziłem co niedzielę do kościoła, byłem bardzo religijny, ale nie interesowałem się Bogiem. Nie wiedziałem w ogóle, o co mu chodzi, kim on jest. I właściwie, gdyby nie jego łaska, gdyby nie on stanął mi, tak powiem, na drodze i nie zmusił mnie do zastanowienia, ja bym dalej tak żył, nie wiedząc, dlaczego, po co tu jestem, jaki jest cel mojego istnienia. I dopiero kiedy zacząłem czytać Ewangelię, właśnie ta księga zmienia życie miliardów ludzi. Po prostu ją zacząłem czytać, zwykłą Ewangelię Łukasza albo niezwykłą Ewangelię Łukasza. Jako szesnastolatek, od początku do końca. I na końcu, kiedy doszedłem do ostatnich wierszy, uświadomiłem sobie, że Chrystus naprawdę żył, że Chrystus naprawdę za mnie umarł, że to, co mówi Pismo Święte, jest rzeczywistością, jest prawdą, opisuje fakty historyczne. Wiecie, i to było tak niesamowite, jakby ktoś zaświecił światło w moim życiu. Nagle zobaczyłem swoje serce, swoje wnętrze. Bo ja mówię tak, w moich oczach, w oczach innych ludzi byłem porządnym, dobrym, młodym człowiekiem. Nie kradnie, nie pije, nie przeklina, nie pali, dobrze się uczy, słucha rodziców. Może nie zawsze, ale... Generalnie się nie bije, chociaż pamiętam moje bójki z moimi braćmi. I nagle zobaczyłem siebie, że w oczach Boga jestem totalnie pogrążony w grzechu, w duchowej ciemności. Przeraziłem się. Drodzy, i po raz pierwszy raz w moim życiu zacząłem się do Boga modlić z głębi mojego serca, które zostało dotknięte i poruszone Słowem Boga, nie ludzkim, Słowem Bożym, gdzie przeczytałem, że jestem grzesznikiem, za którego umarł Chrystus. I pamiętam moją pierwszą modlitwę. Boże, wiem, że zasługuję na piekło. Jeśli mnie tam poślesz, to jest to absolutnie sprawiedliwe. I to nie była gra, to było głębokie przeświadczenie i przekonanie w oparciu tego, że ten, który zna moją duszę, jak czytaliśmy w Psalmie 139, on zna twoją i moją duszę dokładnie. Ty i ja jej nie znamy, ale on wie o nas absolutnie wszystko, co zrobiliśmy, co teraz myślimy na tym miejscu i co będzie za ileś tam lat w naszym życiu. On to wszystko już wie, bo jest Bogiem. A ja myślałem, że moja religijność mi wystarczy. Ale okazało się, że nie. Że nie znam Go takim, jakim On jest. Nie znam, w jaki sposób się mogę z Nim pojednać. I to była moja modlitwa, zasługuje na to, aby iść do piekła. Powiem wam tak. Nie oczekiwałem na coś, co może się wydarzyć. Po prostu to się rozgrywało. Nawet to się rozgrywało, bo byłem uczniem szkoły zawodowej w zakładzie energetycznym w Bielsku. Przejeżdżam często koło tego miejsca. Mówię, to jest to miejsce, w którym moje życie powierzyłem Chrystusowi. I wtedy tak się modliłem, mając tą świadomość duchowej ciemności i grzechu. Kiedy tak się modliłem, nie zawsze to mówię, drodzy. I nie tak zawsze jest przy nawróceniu. Czasami Bóg musi coś w stosunku do kogoś zrobić więcej, aby go bardziej przekonać. Błogosławieni ci, którzy uwierzyli, a nie widzieli, nie? I kiedy tak się modliłem i tak siedziałem i płakałem nad swoim życiem, miałem jedyny raz w moim życiu widzenie. Zobaczyłem Jezusa, Jego przebite ręce. Jego twarz zwróconą na mnie. I on nie powiedział ani słowa, ale widziałem twarz pełną miłości do mnie,
że On mnie nie potępia, że On mi przebacza, że jest łaska dla mnie, że On przecież za mnie umarł. Wiecie, i czułem, jak to wielkie poczucie winy i grzechu spadło ze mnie w jednym momencie i zrozumiałem, że jestem wolny i zbawionym człowiekiem. Pamiętam, wychodziłem z tego dnia z zakładu pracy. Wychodziłem, a słońce świeciło jaśniej niż normalnie. Moje serce było pełne Bożego pokoju i świadomości, że Bóg jest, że jest we mnie, w moim sercu, że już nie muszę iść na zatracenie, ale jest mi okazana łaska, bo Chrystus umarł za mnie na krzyżu. To zupełnie zmieniło moje życie, nawet nie wiedziałem, jak radykalnie. Jesteśmy tutaj, aby dawać świadectwo, że Słowo Boga jest tak i amen. Kiedy Jezus mówi, jeśli kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę go precz. To Słowo ma moc, aby zmienić także twoje i moje życie. Tak jak zmieniło moje, ma moc zmienić twoje. Tutaj w tym psalmie dowiadujemy się, psalmista mówi, bo ty stworzyłeś moje nerki, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej, cudownie mnie stworzyłeś. Czy wiesz, że każdy z nas jest w sposób cudowny stworzony? Każdy z nas jest cudem. Może tak patrzysz na siebie i myślisz, kim ja w końcu jestem. A muszę wam powiedzieć, że chyba z 80% ludzi na świecie ma poczucie, że jest nikim. A Bóg mówi zupełnie inaczej. Dawid modli się, mówi, cudownie mnie stworzyłeś. Kiedy otwieram tą księgę, już na samym początku dowiaduję się, że wcale moim praprzodkiem nie była małpa. Ale dowiaduję się, że oto ręka Pana, Jego palce kształtowały człowieka z gliny i ukształtował nasze, moje i twoje ciało w sposób niesamowicie cudowny i precyzyjny. I powiem wam, człowiek nie rozpoczynał od siedzenia na drzewie. Człowiek rozpoczynał swoją egzystencję od chwały Bożej i obecności Boga. Dosłownie Słowo Boże mówi, że Adam i Ewa, chociaż byli nadzy fizycznie, byli okryci chwałą Pana. I mieli bezpośredni kontakt z Bogiem. Wiecie, że teraz nie chcę w to wchodzić, ale są piękne, wspaniałe książki, dowody ludzi, nauki, którzy byli sceptykami, byli zwolennikami ewolucji, ale kiedy zaczęli badać fakty, stwierdzili, że ewolucja nie ma żadnego potwierdzenia w faktach. Absolutnie żadnego. Bóg mówi tak, jesteś stworzony przeze mnie, ukształtowałem cię w łonie matki, nie jesteś przypadkiem na tej ziemi, jesteś w sposób ewidentnie cudowny, stworzony na mój obraz i podobieństwo. Co to znaczy? Bóg wygląda jak człowiek, a człowiek jak Bóg? Nie. Bóg jest duchem, my mamy ciała. Ale jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Bóg dał nam możliwość myślenia. Bóg dał nam możliwość podejmowania decyzji. Bóg dał nam możliwość kreowania różnych rzeczy, tworzenia tak, jak Bóg tworzył. Wiecie, jestem zdumiony nad techniką, nad nauką, do czego ludzkość dzisiaj doszła w medycynie, w technice i w ogóle. Stworzeni, aby panować nad całym stworzeniem. Oto jestem kimś ważnym i Bóg tak właśnie nas traktuje. Jestem kimś, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Kiedy Bóg tworzył zwierzęta, tam jest napisane, niech ziemia wyda zwierzęta wszelkiego gatunku. Kiedy stworzył ryby i ptaki, mówi, niech woda wyda, i niech wody zaroją się wszelkiego rodzaju rybami i tak dalej, i potworami, i stworami morskimi. Dzisiaj chyba największe takie żyje to są wieloryby, tak? Płetwale błękitne.
Ale kiedy tworzył człowieka, pierwszego człowieka, wziął ziemię i zaczął lepić. Tchnął w to, co ulepił, tchnienie życia i staliśmy się żyjącą duszą. Czy wiecie, że człowiek miał nigdy nie umierać? Miał nigdy nie chorować? Miał nigdy nie cierpieć? Miał żyć w tej cudownej, wspaniałej społeczności z Bogiem na zawsze. Miał z upoważnienia Boga zarządzać całą ziemią i czynić ją sobie poddaną. Nie tak jak teraz, gdzie ją niszczymy, dewastujemy. Miał zarządzać mądrze, w sposób właściwy. A więc jesteś w sposób cudowny stworzony. Jestem. Wiecie, ktoś kiedyś, żeby w ogóle oko było stworzone, powstało, to trzeba niesamowitych rzeczy, bo oko jest nasze tak skomplikowanym narządem, już nie mówię o innych. Sam nerw wzrokowy, twój i mój, grubości 2 mm, zawiera 1 000 000 dobrze izolowanych włókien nerwowych. 1 000 000 włókien nerwowych, jeden nerw wzrokowy. Jak mówią fachowcy od telekomunikacji, mogą tylko pomarzyć o takim kablu. Nasze serce codziennie bije 100 000 razy. W każdej kropli naszej krwi znajduje się 250 milionów czerwonych krwinek. A w całym naszym organizmie 25 bilionów. Czyż nie zostałeś cudownie stworzony? Czy nie jesteś kimś, kto ma wielkie znaczenie, któremu dano tak wiele? Jesteś ważny w oczach Boga? Czy wiecie, że nasz mózg składa się ze 100 miliardów komórek nerwowych? Czyli tyle, ile jest gwiazd w naszej galaktyce. Jak ktoś może pomyśleć, że człowiek jest nikim? Jak ktoś może powiedzieć, że jesteś nikim? Skoro jesteś w tak cudowny sposób stworzony, jesteś cudem w oczach Boga. Powiem tak, wyjątkowy i niepowtarzalny. Nie ma dwóch takich samych ludzi. Nie ma dwóch takich samych linii papilarnych. Jesteś wyjątkowy. Powiem tak dalej, że każdy z nas wyciska swoje piętno na samym sobie, na drugich i na historii. Wszystkie nasze czyny są zapisane. Wszystkie nasze słowa są zapisane. Czy wiecie, że kiedy staniemy przed Bogiem, Bóg nie musi nic mówić. Zostanie puszczony film. I usłyszysz i zobaczysz siebie. I nie trzeba nic mówić. I będziesz wiedział, czy jesteś zbawiony, czy potępiony. Przez własne słowa. Przez własne czyny. Przez to, jakie decyzje podjąłem. Wyciskamy swoje piętno. Albo myślisz destrukcyjnie o sobie. Zdarzyło wam się myśleć tak, że nie lubicie siebie, nienawidzicie siebie. Najlepiej, gdyby was nie było. Prawda? To jest coś, co nie jest dobrym. Nie podoba się to Bogu. Ale ja się muszę przyznać, że też miałem takie myśli. Ale Bóg tego nie chce. Pamiętacie, że mamy miłować bliźniego jak kogo? Czyli masz siebie miłować? Mamy siebie miłować? Oczywiście na pierwsze przykazanie mówi, będziesz miłował Pana Boga swego. Ale na drugim będziesz miłował bliźniego swego tak jak siebie. A z reguły człowiek siebie podnosi, hołubi,
uważa, że jest lepszy, to tak masz traktować innych. Lepiej od siebie. A więc jaki masz wpływ na swoją rodzinę, na swoją żonę, męża, dzieci? Co ty, jakie piętno na nich wyciskasz? Co ty im zostawiasz? Bo jesteś kimś ważnym. Zobaczcie, taka prosta rzecz. Przychodzisz gdzieś do grona ludzi i oni mają uśmiech na twarzy na twój widok. Czy nie czujemy się lepiej? Taka prosta rzecz. Ale jak ktoś patrzy na nas bez wyrazu, a czasami nawet z jakimś takim surowym wyrazem twarzy, wywiera to na nas wpływ? Czujemy się niefajnie, nie? Co jest? Czy coś mu zrobiłem? Popatrzcie, proste rzeczy mają niesamowity wpływ. Czy czasami komuś powiem, wiesz, dobrze to zrobiłeś, albo uważam, że dobrze, myślę, że dobrze, ale nigdy mu o tym nie mówię i on nie wie o tym i myśli, że wszystko robi nie tak. Niby proste rzeczy. Jesteś kimś, kto jest kochany i akceptowany przez Boga. Nie jest akceptowany przez Boga twój i mój grzech. Bóg akceptuje nas jako swoje stworzenie. Bóg patrzy na ciebie i na mnie, widzi tam swój obraz. Z powodu grzechu ten obraz jest zaciemniony, jest zniekształcony, ale ciągle jestem stworzeniem na obraz i podobieństwo Boga i to zostało powtórzone już po upadku człowieka. Chociaż upadły, grzeszny, zepsuty, to jednak jestem przez Boga kochany. Jeżeli nikt na tym świecie ciebie nie kocha, to wiedz jedno, bądź na 1000% pewny, Bóg ciebie kocha. Nawet Izajasz mówi, gdyby ojciec i matka cię zostawili. A myślę, że kwestia odrzucenia jest czymś najgorszym ze względów psychicznych i psychologicznych do zniesienia. A prorok Izajasz mówi tak, w 49 rozdziale wierszu 15, gdyby ojciec i matka ciebie odrzucili, ja ciebie nigdy nie zostawię. Ja ciebie miłuję. Takiego brudnego, takiego grzesznego. Tak, Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, zbuntowanymi wobec Boga, często nienawidzącymi Boga, lekceważącymi Boga, a jednak Chrystus z miłości do ciebie i do mnie przyszedł na tą ziemię i oddał życie za nas. To jest niesamowita Boża miłość. Nie akceptuje grzechu, zła, nieprawości w tobie i we mnie, ale ciągle Bóg oczekuje, że my odpowiemy miłością na Jego miłość. Ktoś tak, często tak ludzie zadają pytanie, mógł tak Bóg, czy Bóg nie mógł tak zrobić, żeby człowiek nigdy nie mógł upaść, nie mógł zgrzeszyć i to byłoby tak fajnie wszystko. Ale człowiek już wtedy nie byłby człowiekiem na obraz i podobieństwo Boga. Miłość byłaby wymuszona. A Bóg nie chce, żeby na siłę Jemu służyć i Jego kochać. On chce, żebyśmy Go miłowali dla Niego. Dlatego, jak bardzo On ciebie i mnie umiłował. Pamiętam historię takiego chłopca. On stał się później ewangelistą. Może czytaliście w Krzyż i Sztylet do Niki Kruzie. Właśnie taki wyrzucony z domu. Ojciec alkoholik, matka spirytystka. Kiedy miał chyba 11 lat czy 12, ojciec wpakował go do autobusu, zawiózł do Nowego Jorku, wysadził z autobusu i powiedział mu: radź sobie sam. Niesamowicie dewastujące. Jak pies wyrzucony, jak właśnie rodzice, własny ojciec. Ale muszę wam powiedzieć, ale Bóg to wszystko widział i miłość Boża szła za nim.
pomimo tego, że on zatwardził swoje serce. Jego serce było pełne nienawiści do ludzi, do Boga. Stał się jednym z najgroźniejszych przestępców w Nowym Jorku. Sądzę, że był nawet tam gdzieś były takie symptomy opętania demonicznego. Był bezwzględny. Z pistoletem pod poduszką się, kładł się spać z pistoletem pod poduszkę. Ciągłym strachu. I kiedy już był trochę starszy, na ulicach Nowego Jorku, przyszedł taki wiejski kaznodzieja. I kiedy go zobaczył, podszedł do niego i mówi: Niki, Bóg ciebie kocha. Czy myślicie, że Niki się od razu uśmiechnął, uradował, że ktoś go kocha? Jego serce było pełne nienawiści, pełne bólu, pełne nieprzebaczenia, złości. Splunął w twarz temu kaznodziei, dosłownie splunął mu w twarz. Mówi: zjeżdżaj. Kaznodzieja otarł twarz i mówi: Niki, Bóg cię kocha. Wyciągnął nóż. Mówi: jeszcze raz, to cię potnę na kawałki. A on mówi: Niki, gdybyś mnie pociął na kawałki, każdy ten kawałek by krzyczał: Bóg cię kocha. I poszedł. Odszedł z tego miejsca. Poszedł do swojego mieszkania. Przez 2 tygodnie brzmiało mu w uszach: Bóg cię kocha. I ten kaznodzieja wiejski organizował ewangelizację dla młodzieży z Nowego Jorku. Zwozili ich autobusami. Musieli tak ich zwozić, żeby się pomiędzy sobą nie pozabijali. Pilnować ich, żeby na tej sali jeden z drugim się nie walczyli z sobą. I tam Bóg skruszył serce Nikiego i oddał swoje życie Chrystusowi. Pokutował ze swoich grzechów. Widziałem go tutaj, był w Ustroniu. A nie na tej sali, ale w kościele ewangelickim. Tłum ludzi był tak wielki, że staliśmy i nie było szans się przewrócić. I sobie myślę, ten Nicky Cruz to taki paker musi być. A to taki latynos drobnej postury. I on wzbudzał tak wielki strach z tymi ludźmi, z którymi walczył. I tam opowiadał, w jaki sposób doświadczył Boga i Bożej mocy i prostego poselstwa, że Bóg go kocha. A więc pamiętaj, że jesteś nie tylko ważny, ale jesteś kochany, jesteś przez Boga akceptowany w tym znaczeniu, że On chce cię przyjąć. Bóg właśnie taki jest. Oddał swojego Syna za ciebie i za mnie. Jesteśmy kimś, którzy mamy wartość, ogromną wartość. Wiecie, kiedy patrzę na to, co dzisiaj dzieje się na wschodzie, gdzie życie ludzkie się nie liczy, dla tego tak zwanego wielkiego mocarstwa, właśnie jego ludzie się nie liczą. Człowiek traktowany jest jak błoto. To, że ten człowiek chodzi gdzieś tam i spełnia jakieś religijne rzeczy, nie ma w oczach Boga żadnego znaczenia. Jest do cna zepsuty. Ale czy my nie jesteśmy zepsuci? Tak samo zepsuci? Chociaż nam się wydaje, że przecież pewnych rzeczy nie robimy. Biblia mówi, że mamy wartość z tego względu, że Syn Boga Żywego, Jezus Chrystus, przyszedł na tą ziemię, aby oddać życie za nas. On ocenił twoją i moją wartość. Ktoś powiedział, tak chyba myślę bardzo dobrze, gdyby na tym świecie istniał tylko żył jeden człowiek i by upadł, Chrystus by przyszedł, aby go uratować.
Wiecie, to jest straszne myśleć o kimś. Nie wiem, jak myślicie o swoich bliźnich, sąsiadach, znajomych, kolegach, ale strzeżmy się poniżać drugiego człowieka, lekceważyć drugiego człowieka, gardzić drugim człowiekiem. To jest obrzydliwe. Bogu się to nie podoba, bo Bóg mógłby nas odstawić, ale nie dlatego, że nas miłuje. W Jego oczach jesteśmy cenni i mamy wartość. Posłał swojego Syna na tą ziemię, na krzyż. I muszę wam powiedzieć, ukrzyżowanie było najokrutniejszym rodzajem zadawania śmierci. Skazaniec mógł nawet do 2 tygodni na krzyżu umierać. To dlatego Jezus, kiedy był w Getsemane, pamiętacie? Aż krew wystąpiła na Jego czoło, krwawy pot. Ojcze, jeśli może mnie ten kielich minąć, niech mnie minie. Bo co Jezus widział w tym kielichu? Widział tam, że zostanie uczyniony grzechem za ciebie i za mnie. Ten cały brud, nieczystość, przestępstwo zostało na Niego wrzucone. On tam widział śmierć fizyczną, której miał zakosztować za każdego z nas. On tam widział oddzielenie od Boga, coś z piekła. On tam widział gniew i sąd Boga i drżał przed tym wszystkim. Niech mnie minie ten kielich. Ale Ojcze, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Czy Jezus miał wpływ na to, żeby oddać życie lub zachować życie, czy nie, jak myślicie? Czy Ojciec tak zadecydował, Jezus już nie miał nic do powiedzenia? Słowo Boże nam mówi, Jezus mówi, nikt mi go nie odbiera, ja sam go oddaję. A więc Ojciec i Syn byli tutaj absolutnie zgodni, aby Jezus oddał życie w tak straszny sposób. Kiedy poranione, umęczone ciało Jezusa zawisło na krzyżu, On był przybity nie przez dłonie, On był przybity tutaj, poza nadgarstki, tu by się, nie utrzymałoby się ciało. Tu był przebity. Jego gwoźdź, te gwoździe były w Jego rękach, nogi były złożone i przebijane przez kości, przez stopy. I lekka była podpórka pod nogami. Wiecie, do czego ona służyła? Dlatego, że kiedy skazaniec wisiał na krzyżu, całe wszystko ciało ciągnęło na dół i on się dusił. I ta podpórka była na to, żeby on mógł podnieść lekko swoje ciało, żeby mógł nabrać powietrza. Umierał w niewyobrażalnych mękach. Niewyobrażalnych mękach. Pamiętacie, kiedy Żydzi mówili, arcykapłani, no jest święto, jest Pascha, trzeba zakończyć to wszystko, zdjąć ciała, bo nie mogą być na noc na drzewie, na krzyżu, zakon zabraniał. To co zrobiono? Przyszli żołnierze i złamali tutaj golenie, kości. Pałką złamali golenie. Po co? Żeby ten skazaniec już nie mógł się podnieść i nabrać kolejnego, zaczerpnąć powietrza i umarł. Udusił się. Ale zobaczył, że Jezus już nie żył. Nie ma potrzeby. Biblia mówi, pamiętacie, proroctwo mówi, Jego kość nie będzie złamana. To jest niesamowite. Jego kość nie będzie złamana. I oni zobaczyli, że On już nie żyje, ale żeby się upewnić, wziął włócznie i przebił Go pod osierdzie, tu w serce, i wypłynęła krew i woda. A dla lekarzy, wszystkich znawców, że kiedy wypływa krew i woda, to znaczy, że ten człowiek już nie żyje. Co jest ważne w tej relacji, bo wielu kwestionowało śmierć Chrystusa na krzyżu, że zasnął i tak dalej, i tak dalej. Nie. Pismo Święte
mówi tak i amen. I słuchajcie, to jest niesamowite, kiedy bierzesz to słowo i czytasz, pozwól temu Słowu Bożemu wypełnić twoje serce, twój umysł, aby prawda Boża wypełniła twoje życie. Abyś nie musiał wierzyć w różne banialuki, ale wierzyć w to, co mówi Boże Słowo. Przerwa się zbliża. Już za chwilę kończę. Jeszcze parę słów. Tak więc tam na krzyżu Jego śmierć, Jego przelana krew określa twoją i moją wartość w oczach Boga. Biblia mówi, apostoł Piotr tak napisał w pierwszym rozdziale swojego pierwszego listu, drogo zostaliście wykupieni, nie srebrem, nie złotem, ale drogą świętą krwią Jezusa Chrystusa. Drogo. Zakończę taką historią z mojego jeszcze młodzieńczego życia, już jako wierzącego, kiedy pojechaliśmy z grupą młodych ludzi wierzących do Ujsu, tutaj za Żywcem, taki obóz misyjny, żeśmy zrobili i postanowiliśmy pomagać ludziom w ich pracach polowych. I tak idziemy od domu do domu i pytamy, komu możemy pomóc? I dochodzimy do przedostatniego domu i wychodzi kobieta i pytamy, czy możemy pomóc? I nie wiem teraz, czy ona akurat coś miała, czy nie, ale w każdym razie pytamy, a kto mieszka w tym ostatnim już domu? Kto tam jest? Bo chcielibyśmy jej pomóc, tej osobie. A ta sąsiadka mówi, proszę... Tam nie musicie iść. Tam jest jakaś taka, tam jest kobiecina, ale ja bym za nią złamanej ręki nie dała. I wtedy od razu przyszła mi taka myśl, kobieto, ty byś nie dała za nią złamanej ręki, a Bóg oddał za nią swojego syna, aby mogła być zbawiona. Pomyślmy o tym. Niech nas Bóg błogosławi. Przerwa. Thank you.
Dziękujemy za tą piękną pieśń, rozgrzewającą serca i wprowadzającą nas dalej w słuchanie Bożego Słowa. Powiedzieliśmy, że Słowo Boże uczy nas, że jesteśmy w oczach Boga kimś ważnym, kimś kochanym i akceptowanym, że jesteśmy ludźmi, którzy w oczach Boga mają ogromną wartość. I nie wiem, jakie wy macie środowisko, jaką rodzinę. Mój tatuś miał problemy z okazywaniem uczuć, już jest w wieczności. I ciągle czekaliśmy na jakąś zachętę, pochwałę jako dzieci, chłopcy. Mam dwóch braci. Ciągle był niezadowolony. Brakowało nam takiej z jego strony od czasu do czasu choćby pochwały, zachęty. I gdzieś to automatycznie budowało taki we mnie, w nas, w moich braciach, taki obraz samych siebie, negatywny obraz. I dopiero w momencie, w dniu mojego nawrócenia, o którym wam opowiadałem, po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że mam wartość w oczach Boga. Po raz pierwszy. I jakby po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że miałem ogromnie niskie myślenie o samym sobie, o tym, kim jestem. Popatrzcie, jeżeli nie wyrażamy pewnych rzeczy wobec drugiej osoby, mamy wpływ albo dobry, albo zły, albo budujemy, albo niszczymy. Ja już nie mówię o totalnej, jawnej destrukcji, gdzie przeklinasz kogoś, gdzie źle życzysz komuś, wyzywasz kogoś. Jak Jakub, apostoł Jakub pisze coś takiego, jednym językiem błogosławisz i tym samym językiem przeklinasz. I to pokazuje, że jesteśmy daleko od Boga, nie jesteśmy w miejscu, w którym Bóg chciałby nas widzieć. I chciałbym, żebyście tak jak psalmista, psalmu 139, badaj mnie Boże, poznaj moje serce i zbadaj mnie, czy nie kroczę i pokaż mi, czy nie kroczę czasami drogą zagłady. Chciałbym, żebyście w czasie tych dni skupienia mogli modlić się, ale niech to będzie wasze wołanie. Panie, pokaż mi stan mojego życia. Pokaż mi stan mojego serca. Bo najczęściej jest tak, że widzimy źdźbło w oczach innych, ale belki w swoim oku nie dostrzegamy. Widzimy każdą ułomność kogoś obok, ale u siebie nie dostrzegamy rzeczy często daleko, daleko gorszych. I Bóg przyszedł i posłał Chrystusa, aby nas uwolnić od naszych grzechów, od nieprawości w naszym życiu. I kiedy będziemy rozmawiać i teraz, i jutro, i w niedzielę, módl się, Boże, w ciągu tych dni, kiedy będziecie na spacerze czy w pokoju, Panie, badaj mnie. Duchu Święty, dotykaj mnie. Daj mi poznać, w jakim ja jestem miejscu. Jak wam powiedziałem, mnie się wydawało, że ja Boga nie potrzebuję więcej niż mam. Nie potrzebuję żadnego nawrócenia, bo przecież jakoś w tego Boga wierzyłem. Aż do momentu, kiedy Jezus i Słowo Boże przekonało mnie, że jestem totalnie zgubionym człowiekiem. Taki religijny, zgubiony człowiek. Wiecie, że można chodzić do kościoła. Można nawet śpiewać. Możesz nawet czytać Biblię i być zgubionym człowiekiem. W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa, że słowo wypowiedziane, przekazane Izraelowi, nie przydało im się na nic.
To słowo, które czytamy, które zwiastujemy, nie przydało im się na nic, chociaż celem tego słowa było błogosławieństwo dla nich. Oni z tego nie skorzystali. Wiecie dlaczego? Bo jest napisane, że nie było powiązane z ich wiarą. Z ich wiarą. A wiara równa się posłuszeństwo. A więc zastanówmy się. Jezus opowiadał taką historię o dwóch budowniczych na piasku i na skale. I tam też jest ten element. Nie ci, którzy słuchają słowa, ale ci, którzy słuchają, wypełniają, budują na skalę swoje życie. I kiedy przyjdzie wicher i różne doświadczenia i burze, ostoi się twoje życie. Tak więc niesamowicie ważnym jest, żeby podchodzić do Bożego Słowa, do Bożej prawdy z całą powagą. Nie lekko. Oczywiście, że możesz stanąć i śmiać się i wydrwić. Jezus był wydrwiony nawet, kiedy wisiał na krzyżu, kiwali głowami i drwili z Niego. Drwili z Niego. Możesz to robić. Masz wolność. Możesz to robić. Wiecie, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, ewangelista Łukasz pisze o dwóch łotrach. Po prawicy i po lewicy. To jest kapitalny przykład, w jaki sposób człowiek grzeszny może zostać zbawiony. Nie przez uczynki, nie przez zasługi. Ten łotr po lewej, nie po prawicy, ten po prawej stronie okazał skruchę. To jest ciekawe. On nie szedł w zaparte. Prawda? Nie wiem, co się tam działo, skąd, ale przecież ludzie mówili o Jezusie. Cała Palestyna huczała o Jezusie. Przecież czynił znaki, cuda, wskrzeszał umarłych. To było głośne. I on musiał to słyszeć. I teraz cierpi z powodu swojego występku. Nie wiem, zbrodnie popełnił. Jest ukrzyżowany. To są jego ostatnie godziny. I widzi Jezusa jako tego, który jest niewinny. To jest niesamowita łaska. Widzi Jezusa, który cierpi niewinnie. Mówi, ja tutaj jestem z powodu swojego występku, ale On cierpi niewinnie. Mnie się to należy. Drodzy, życzę wam dojścia do takiego momentu, w którym już nie będziesz obwiniał nikogo innego za całe dziadostwo w swoim życiu. Grzech. Ale powiesz, Boże, to jest moja wina. I ten człowiek właśnie tak postąpił. Ja wiem, dlaczego tutaj jestem. Ale on i mówi niesamowite rzeczy przez wiarę. Widać wiarę, która jest w jego sercu. Wspomnij, Panie, na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. On wiedział, że życie nie kończy się, kiedy wyda ostatnie tchnienie. On wiedział, że życie jest dalej, że dopiero to będzie życie. To jest tylko droga. Będę o tym mówił. Etap. Ale od tego etapu zależy, co będzie tam. Wspomnij na mnie. Jezus co powiedział? Dziś jeszcze ze mną będziesz gdzie? W raju. Dziś ze mną będziesz w raju. To jest niesamowite, ale w ostatnich godzinach, ostatnich chwilach swojego życia oto ten złoczyńca zostaje przeniesiony z duchowej śmierci do życia wiecznego. W jednym momencie jest akt łaski, wszystko zostało mu przebaczone z powodu jego wiary w Chrystusa, w jego niewinność i z powodu jego upamiętania. Mówi, to ja jestem winien. A Jezus mówi, nie zginiesz, bo ja właśnie dlatego umieram, żebyś ty nie zginął. Dziś będziesz ze mną w raju.
A ten drugi? Zobaczcie, należymy do jednego albo do drugiego. Ten drugi zajmuje zupełnie inne stanowisko. Jeśli jesteś Synem Bożym, to zrób coś, żebyśmy tutaj nie wisieli. Żadnej skruchy, żadnej refleksji. Ma ostatnie godziny życia. Nie ma absolutnie żadnego uniżenia, żadnego skruszenia, żadnej myśli, ależ zrobiłem złe rzeczy i za chwilę nie będę żył i idę tak do wieczności. Żadnej. Popatrzcie, możesz być tuż obok Jezusa, możesz być tak blisko i ciągle być zgubiony. Ciągle być zgubiony. Bo coś trzeba zrobić, bo Bóg czegoś oczekuje, bo coś musi się wydarzyć, bo zbawienie nie dzieje się automatycznie. Biblia mówi, że Bóg zgotuje zbawienie tym, którzy Go wzywają, którzy proszą Go o łaskę. Tylko tym, którzy chcą zmiany, którzy widzą ohydę grzechu w swoim własnym życiu, nie u sąsiada, nie u żony czy u męża. W moim własnym. Ogromna różnica. Oboje umarli, oboje za chwilę odeszli do wieczności, ale jeden odszedł jako zbawiony, inny na potępienie. Mieli szansę, jeden i drugi. Jezus był tak blisko. Ale jeden szedł w zaparte. Nie jestem taki zły. To inni. Zrób coś, Jezu. Będę dalej robił to, co robię. Będę dalej grzeszył. Nic, żadnej nie chce zmiany w swoim życiu. Miał do tego prawo? Tak. Bo nikt na siłę nie zostanie wciągnięty do nieba. Nikt na siłę wbrew swojej woli, pragnieniu nie będzie zabrany do nieba. A więc jesteś kimś ważnym, jesteś mającym wartość, jesteś tym, którego Bóg stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jesteś kochany i akceptowany przez Boga. Bóg chce dokonać zmiany w twoim życiu i ma moc dokonać tej zmiany. Ale to tylko tą moc ma Bóg. A ja mogę przyjść taki, jaki jestem. Pokonany przez grzech, słaby, ale wiem jedno, On ma moc zmienić moje życie. On ma moc jedynie przebaczyć mi grzechy. On ma moc sprawić, że moje serce stanie się czyste. I nie tylko. Słowo Boże mówi, On ma moc do tego, abym stał się nowym człowiekiem. Nowym. Tego nie zrobi żaden człowiek. Ani pastor, ani ksiądz, ani psychoterapeuta, ani ty, ani ja. Po prostu muszę przyjść taki, jaki jestem. Ale jeżeli umiem się do tego przyznać, i zawołać z głębi serca. On ma moc nie tylko mnie oczyścić, On ma moc dać mi, jak mówi Słowo Boże, moc do nowego życia, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy i tych, których tu nie ma, tych 7 miliardów poza tym salą, ma wyznaczony przez Boga cel i kierunek. Słuchajcie, Bóg nie stworzył nas tak po prostu i zostawił. On stworzył nas z określonym celem, z określonym zadaniem. Grzech spowodował to, że ty i ja do momentu nawrócenia i poznania Chrystusa jako Pana i Zbawiciela nie wiemy, po co tu jesteśmy. Zastanawiamy się, czy w ogóle jest jakieś życie po śmierci. Żyje po co? Żeby zarobić kolejny milion? Wybudować czy kupić kolejny dom? Mieć władzę? Po co ja tu jestem? Jak
jest cel? Słuchajcie, słowo hamartia, najczęściej używane w Nowym Testamencie na oznaczenie grzechu, hamartia. Hamartia oznacza minąć się z celem, to znaczy grzeszyć. Kiedy mijasz się z celem, który Bóg ci wyznaczył, grzeszysz. To nie jest tylko upijanie się, narkotyki, cudzołóstwo. Mijasz się z celem, grzeszysz. Ludzie są bardzo religijni i ciągle mijają się z celem. Grzech ma to do siebie, Słowo Boże mówi, że nas zniewolił, że nas otoczył. Wiecie, jak taki zapaśnik trzyma, jak to się mówi, taki chwyt Nelsona? Tak pod szyję i dusi i ty próbujesz się wyrwać, ale on cię ściska coraz mocniej. Czy nie doświadczacie tego, czego ja doświadczałem, kiedy szedłem do spowiedzi? Za godzinę robiłem dokładnie to samo. A co pomyślicie o takim... Nie ma refleksji nad tym. Takim myśleniu. A, ukradnę, skłamię, scudzołożę. Pójdę, wyspowiadam się. Czy wiecie, jak to brzmi? Rozumiecie, jak to brzmi? Widzicie, jak to brzmi? Boże, wiesz co? Wiecie, to jest tak jak z takim złodziejem, który wszedł do samochodu, włamał się, siadł za kierownicą i się przeżegnał, żeby go uruchomić. Czy myślicie, że Bóg mówi, okej, okay, no tam... Wiecie, dla mnie to jest bluźnierstwo. A wiecie, jeżeli byśmy byli świadomi, to jest okropny grzech. Mówię, będę grzeszył, a później się wyspowiadam. A Bóg mówi, ale człowieku, jeżeli to robisz, zatwardzisz serce i nie będziesz w stanie już później pokutować z tego. Bo grzech nie tylko nas trzyma jak taki zapaśnik i zakłada nam Nelsona, on nas niszczy. On zatwardza nasze serca. I w pewnym momencie, ja wiem, że to są skrajne przypadki, gdzie człowiek już nie jest zdolny do żadnej skruchy. Grzech zaślepia nasz umysł. A więc jesteś kimś, jestem kimś, komu Bóg wyznaczył, każdemu z nas. Bo Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i mówił, żyj, bądź błogosławiony, ale pamiętaj, masz cel. Jeżeli Bóg tak określił, drodzy, to znaczy, że Bóg wiedział, że jeżeli my będziemy trzymać się tego celu, będziemy żyć pełną piersią, będziemy żyć Bożą obecnością, będziemy cieszyć się i wyciskać z życia wszystko, co tylko możliwe. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Diabeł zawsze obiecuje coś, co niby otwiera nam szerokie możliwości, ale to jest pułapka. Jeżeli masz problem, jeżeli coś się nie układa między tobą, twoją żoną, między tobą i dziećmi, może w pracy poszło nie tak, zostałeś zwolniony i diabeł przychodzi. Ty tego nie wiesz, że oto on jest. Ale musisz po prostu na takie odreagowanie wypić kielicha. Musisz coś zażyć, wiesz, żebyś trochę tak... Nie? Czy tak nie jest? I ludzie tak topią swoje smutki. I nagle okazuje się, że do tej rzeczy dołączyły kolejne złe rzeczy i coraz jest gorzej i gorzej. Dlaczego tak jest? Co powinienem zrobić? Powinienem przyjść przed oblicze Boga, bo jestem stworzony przez Niego i dla Niego. Powiedzieć, Boże, nie wiem, co robić. Pomóż mi. Wiecie, znam w Biblii mnóstwo ludzi, którzy by mogli się na Boga obrazić,
ale nigdy by nie osiągnęli tego, do czego zostali stworzeni przez Boga. Nigdy. I nawet czasami nie wiesz, że Bóg dopuści pewną trudność, pewną rzecz przykrą dla twojego życia po to, abyś zaczął zwracać swój wzrok nie do kieliszka, nie do narkotyków, nie do innych rzeczy, ale zaczął szukać Boga i zaczął Go doświadczać. Dobrze mówię, czy nie? Bo w takich krytycznych momentach czasami Bóg je dopuszcza po to, abyśmy w końcu zawołali do Boga. Taki młody człowiek, hulaka, panienki, samochody, lubiał żyć na krawędzi. Lubiał żyć na krawędzi. Gdzie między życiem a śmiercią były ułamki sekund. Śmiał się z wierzących, tych słabeuszy, którzy potrzebują Boga, śmiał się i drwił z nich. Pewnego razu wybrał się nocą motorówką na jezioro. To jest autentyczne wydarzenie. Jakaś fala przyszła, łódź wywróciło, znalazł się w wodzie. Ratował życie. Gdzieś jakaś skałka była, skały takie ostre jeszcze, te brzegi. Całe pocięte ciało i on próbuje się wydostać na to i krew spływa. Jest świadom, że tu są rekiny. Jak wyczują, to jest po nim. Mówi, po raz pierwszy w życiu zacząłem się bać. I ten, który drwił z Boga, i ten, który drwił z wierzących w Boga, mówi, po raz pierwszy w życiu zacząłem wołać do Boga. Mówi, wiem, że nie jestem godny, ale proszę, ratuj mnie. Do 5 minut łódź patrolowa wybrzeży, widząc wywróconą łódź, szukali go i go zobaczyli. Poraniony, poszarpane ciało, w szpitalu, on obiecuje, będę ci służył. Nawet zostanę pastorem, jak chcesz. Największe poświęcenie. Nawet zostanę... Wiecie, i tam go odwiedzali i to, i rzeczywiście zmiana była w jego życiu. Może wy doświadczycie tutaj, kiedy przyjdziecie szczerze do Pana, Bożej zmiany i wyjdziecie i obiecacie coś Bogu i wyjdziecie. To pilnujcie tego, czego doświadczyliście. Kiedy wyszedł ze szpitala, już poczuł się dobrze. Poszedł w tango, takie swoje własne. Doświadczył Boga, wysłuchanej modlitwy, pomocy, ratunku, przemiany. I znowu panienki, alkohol, szybka jazda. Jakby na siłę chciał zapomnieć o Bogu, który mu uratował życie. I kiedyś po pijanemu wsiadł w samochód. Chyba 100 kilometrów, jak walnął w słup. Wiecie, że przeżył? Całą twarz jedną miał tu, policzek, wszystko zniszczone. Ale przeżył. Znalazł się w szpitalu. Co byś powiedział ty i ja? On wołał do Boga, aby Bóg się zlitował nad nim. Ty i ja może byśmy powiedzieli, człowieku, miałeś szansę. A dlatego, że Bóg jest, jak Słowo Boże mówi, pełen łaski i miłosierdzia. I nie chce śmierci niepobożnego. Wysłuchał jego modlitwy. Znowu mu Pan przebaczył. Ale tym razem on rzeczywiście został kaznodzieją. I mówi, kiedy za każdym razem patrzę w lustro, widzę moją pokiereszowaną twarz. To mi przypomina nie tylko o moim nawróceniu,
to mi przypomina, że czasami, albo inaczej, że skutki są nieodwracalne, kiedy zaczynamy iść swoją własną drogą. Już nie będę miał twarzy taką, jak miałem. Ale dziękuję Bogu, że jest zbawiony. Mamy cel. Co jest tym celem? Drodzy, pierwsza rzecz, która jest niezwykle najważniejsza, to Bóg mówi tak, mówi w Starym Testamencie i w Nowym, w Starym Przymierzu i w Nowym, będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił i myśli swoich. To jest przykazanie. To nie jest życzenie Boga. To jest przykazanie. Kiedy ja się nawracałem, zrozumiałem, że moim największym grzechem był brak miłości do Boga. Byłem religijny, ale nie kochałem Go. On nie był na pierwszym miejscu. Wiecie, jak wyglądała moja modlitwa, Ojcze Nasz? Zajmowało mi to parę sekund. Ale w ciągu tych paru sekund, jak wypowiadałem Ojcze Nasz, mój umysł błądził, moje myśli po całym świecie. Wiecie, o czym mówię? Jeśli jesteście podobni do mnie, a do was, to tak samo było. Bóg na nabożeństwo tak jak najszybciej zbyć i koniec. Jakakolwiek zmiana, coś mam zmienić, absolutnie. Co ja mogę zmienić jeszcze? W ogóle nie znałem tego słowa. A według tego słowa będę sądzony. Biblia mówi, Jezus mówi tak, że kto narodził się z Boga, kto miłuje Boga, będzie miłował to Słowo. Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I między innymi, jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu i ty Go kochasz, tak jak mówisz, Jezus mówi tak, ten mnie miłuje, który słów moich przestrzegać będzie. To znaczy, że ja muszę poznać tą księgę, aby wiedzieć, co Bóg mówi, aby ją pełnić, bo Go kocham. Ja w ogóle nie znałem tej księgi. Łamałem największe przykazanie miłości do Boga. Ale wiecie, co się stało, kiedy się nawróciłem? Ta księga stała się najważniejszą w moim życiu. Najważniejszą. Dziennie ją czytam, dziennie rozmyślam, dziennie się karmię, bo wiem, że to jest chleb życia dla mojego ducha, dla mojej duszy. On powoduje, że mój umysł może właściwie myśleć, bo jesteśmy pod wpływem tak ogromnej presji informacji wokół nas. Czy nie jest tak? Siadasz, komórka i wiadomości. Dobrze, jeżeli na wiadomościach się kończy. I umysł jest zupełnie czymś innym zajęty. Wiecie, że Bóg stworzył nas po to, aby On był na pierwszym miejscu dla Twojego, w Twoim i w moim życiu. On, nie my. Nie my. Zobaczcie, w jakim kierunku idzie świat. Bądź asertywny. Nie daj sobie. Jesteś najważniejszy. Inni Ci mają służyć. Wszystko jest do góry nogami. A co Jezus przyszedł? Przyszedł z nieba, Syn Boga żywego. Stał się człowiekiem takim jak ty i ja. Zakosztował śmierci. Wziął twój i mój grzech na siebie. Poniósł za niego karę i sąd. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby służyć. A więc jestem stworzony, aby w centrum mojego życia był zawsze Bóg. I zawsze się źle kończy, kiedy On nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Powiem wam, zawsze się źle kończy. Zawsze. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 15 rozdziale, że jest krzewem winnym, a my latoroślami. I mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic. Jest w nas, to jest taka esencja grzechu w nas, taka chęć bycia niezależnym. Szatan przyszedł do Ewy, mówi, jak zjecie z tego drzewa, będziecie jak Bóg.
Nie potrzebujecie Boga. Wy będziecie jak Bóg. Izraelici w pewnym momencie, prorok Jeremiasz mówi tak, Pan mówi do nich, co wam takiego złego uczyniło? Uczyniłem, mówi Pan do swojego ludu, że oddaliliście się ode mnie, zostawiliście mnie i wykopujecie sobie cysterny, czyli zbiorniki wody, które was tak naprawdę nie zaspokoją, a mnie odstawiliście na bok. Odkrywacie w sobie taką chęć bycia niezależnym nawet od Boga. Nie to, że człowiek mi tam coś będzie mówił, ale Bóg będzie mi coś mówił. Czyż Ewa mówi, no tak, Bóg powiedział Adamowi, mojemu mężowi, powiedział, że nie wolno nam jeść. No ale to drzewo tak pięknie wygląda, nie? Albo to, co w kieliszku, tak fajnie tam się czerwieni, jak mówi w przypowieściach Salomon. Albo ten papieros jest taki dobry, no i tylko, że rak płuc, nie? I inne schorzenia. Popatrzcie, kiedy Jezus, czy Bóg jest na pierwszym miejscu i mówię, że Go kocham, zaczynam pytać, jakie są Jego drogi, przykazania, Jego słowo. I Boże, daleko mi do tego, ale jedno jestem pewien, Ty masz moc mi pomóc, abym mógł Cię naśladować. Możesz stać się zupełnie nowym człowiekiem. Tak jak ten chłopak, o którym wam mówiłem. Po drugie, abyśmy żyli dla Boga i służyli Bogu. To jest cel. Bóg chce nas używać w cudowny sposób. Stworzył nas. On chce, żeby był uhonorowany przez nas, ale też chce, żebyśmy Bogu służyli i dla Niego żyli. Józef miał, mówię o synach Jakuba, Józef miał bodajże około 16 lat. Wiecie, ta rodzina patriarchy Jakuba taka była, jak to się mówi, dysfunkcyjna. Dysfunkcyjna rodzina. Jakub nie był takim dobrym ojcem. Z całym szacunkiem dla Jakuba. Wyróżniał właśnie Józefa. Miał braci innych, ale Józef to było oczko w głowie. Lepsze ubranie, lepsze traktowanie i bracia go znienawidzili. Zazdrość jest okropnym grzechem. Pierwszy grzech, który spowodował morderstwo. Jezus został wydany z powodu zazdrości. Zazdrość jest zabójcza. Ohydny grzech. I potrzebujemy łaski, aby Bóg nam pomógł wyjść z zazdrości. I bracia go znienawidzili. Bóg miał dla Józefa cel, przeznaczenie. Dał mu sny prorocze. A on w swoim braku rozwagi podzielił się z tymi snami z braćmi i dolał oliwy do ognia. To my się będziemy tobie kłaniać? Miał od Boga. Kiedy miał 16 lat, o mało go bracia nie zabili. Okazali mu łaskę, że sprzedali go do niewoli. Właśnie bracia. Krzyczał, wołał, nie róbcie tego. Przecież jesteśmy braćmi. Bezwzględnie go sprzedali. Jest w Egipcie. Młody chłopak jest w niewoli w Egipcie, odrzucony przez własnych braci, zdradzony przez nich. Drodzy, ile w nas byłoby żalu, bólu, gdyby on się temu poddał, nie osiągnąłby tego, co Bóg dla niego zamierzył. Nie osiągnąłby, nigdy. Ale było coś ciekawego w sercu, w postawie 16-latka. I muszę wam powiedzieć, możesz być młodym człowiekiem i doświadczać Boga w taki sposób,
że będziesz się wyróżniał i będziesz honorował Boga, kiedy nikt cię nie widzi, a ty będziesz honorował Boga. Bo będziesz wiedział, kim Bóg jest. I że On jest. I że On cię widzi w każdej sytuacji i w każdym miejscu. I kupił go Potyfar, zarządca Faraona. I zobaczył, że Bóg błogosławi Józefa. Może to trwało rok, nie wiem. Ponad 20 lat nie widział swoich braci. Ból był w nim, ale on nie pozwolił, aby złość, aby nieprzebaczenie, aby to wszystko nagromadziło się w nim. Nie, nie. Przecież mógł powiedzieć, Boże, kończę z Tobą. Skoro Ty tak, tu mi dajesz sny, widzenia, mam wspaniałe obietnice, teraz bracia mnie sprzedali. Czy mógł tak zrobić? Powiedzcie mi. Mógł. Mógł. No dostał pozycję. Zarządzał majątkiem Potyfara. Wybił się chłopak. Oczywiście to wszystko też było Boże błogosławieństwo. Ale pojawiła się kolejna próba dla jego życia. Żona Potyfara, myślę, piękna kobieta, w zwiewnym ubiorze przechodziła i Słowo Boże mówi, że już przestała przechodzić, ona chciała posiąść Józefa. Prześpij się ze mną. Mój mąż pojechał w podróż. Nikt nie będzie wiedział. Może miał 17 lat. Dzisiaj by ludzie powiedzieli, chłopie, no... A wiecie, co Józef mówi? Jakże mogę coś takiego zrobić? Mój Bóg mnie widzi i ja nie chcę w ten sposób. Wiesz, co to znaczy miłować Boga? To jest zachowywać Jego słowo i przykazania. On naprawdę miłował Boga. On naprawdę serio traktował Boga. I Bóg to widział. I chociaż Bóg dał mu obietnicę, on był poddany próbie i nie utracił celu i przeznaczenia, które Bóg miał dla niego. Drodzy, możesz stracić najwspanialsze obietnice, a przecież to, co Bóg daje nam w Chrystusie, to są najwspanialsze obietnice. Chwała Boża będzie Twoim udziałem. Tu i w wieczności, kiedy odrzucisz grzech, kiedy zaufasz Chrystusowi, kiedy pójdziesz za Bogiem. No to ona go oskarżyła, że on chciał ją zgwałcić. A ona mu się wyrwała i uciekła. Komu uwierzył Potyfar? Sądzę, że Potyfar do końca nie wierzył swojej żonie. Bo widział, jak Józef jest bogobojnym człowiekiem. Ale w tamtej sytuacji, przy tych oskarżeniach, on powinien być skrócony o głowę. Józef. O tyle łaski, że dostał się do więzienia. Niewinnie. Niewinnie. Co mógł Józef w więzieniu robić? Mógł narzekać, mógł płakać, mógł powiedzieć, z takim Bogiem to ja nie chcę już więcej mieć do czynienia. To jest ciekawe, bo Biblia mówi, że wyrocznia Boża i Boże plany sprawiły, że Bóg wysłał Józefa do Egiptu. Posłał przed nimi Józefa. Ciekawy sposób posyłania, nie? Posłał przed nimi Józefa. Ale dla mnie to jest niesamowity przykład. Nie tłumacz się wiekiem, że jesteś młody, musisz się wyszumieć, że później na starość zaczniesz myśleć o Bogu. To jest pułapka, okłamujesz samego siebie. Józef nie szukał żadnej wymówki. On rozumiał, kim jest Bóg. Wiedział, że zależy mu na Bogu i mówi, nie zrobię niczego, co by mojego Boga obraziło. No to trafił do więzienia.
Przesiedział tam parę lat. Wiecie, od 16 roku życia, kiedy miał 30 lat, Faraon go wzywa. I pomóż nam, Józefie, bo Bóg dał ci mądrość, bo mu tam poopowiadali, że ten, który nalewał wino, że był w więzieniu i Józef mu wytłumaczył sen i wszystko stało się tak. Wiecie, ten młody chłopak, mając 30 lat, stał się drugim po Faraonie w Egipcie. Dostał córkę jakiegoś arcykapłana chyba, o ile pamiętam, czy kapłana egipskiego za żonę. Miał dwójkę dzieci, Efraima i Manasesa. Pierwszemu nadał na imię Manases. A wiecie, co znaczy imię Manases? Bóg pozwolił mi zapomnieć. Bóg pozwolił mi zapomnieć. Czyli zobaczcie, że ten młody człowiek, jak on zmagał się z tym. Powiedzcie mi, ja już mam kończyć, czy jak? On się zmagał z tym. To był, ale potrafił przez to przejść. Nie pozwolił okraść siebie z Bożego celu i przeznaczenia. Słuchajcie, nie szukamy wymówek, bo gdyby on tak nie zrobił, gdyby ona tak mnie nie potraktowała, gdyby oni tak ze mną nie postąpili, dlatego muszę robić to, co robię. I tak naprawdę w kim szukasz pomocy? W kieliszku? W czymś innym? W narkotykach? I mówisz, dosłownie mówimy w ten sposób, nie w Bogu szukam pomocy, szukam pomocy w używkach, przed którymi Bóg mnie przestrzega. Tak więc, abyś miłował, abym żył i służył, Bóg ma cel. I później dochodzi do kapitalnego pojednania w rodzinie po 20 paru latach. Słowo Boże nam mówi, że zostaliśmy powołani przez Boga, przeznaczeni do życia w czystości i świętości. Dlatego, że Bóg jest święty. I w wielu miejscach, w Starym i w Nowym Testamencie, Bóg mówi, bądźcie święci tacy jak ja. Święty znaczy oddzielony, czysty, oddzielony od tego, co jest brudne, grzeszne i nieczyste. Każdy człowiek, który oddaje swoje życie Bogu, nawraca się, jest wezwany do prowadzenia czystego i świętego życia. Bo jeżeli to zlekceważy po swoim nawróceniu, to może być z nim gorzej niż przed nawróceniem. Uświęcenie wasze, wasze oddzielenie. I ostatnia może rzecz, Bóg chce, abyśmy się cieszyli społecznością z Nim. To jest cudowną rzeczą, kiedy masz świadomość, że jesteś w społeczności, w relacji z Bogiem. I to nie na zasadzie, On tam gdzieś jest, ale wiesz, że jest w tobie. Przeżywasz Jego obecność. Kiedy otwierasz Biblię, czytasz Słowo, Słowo do ciebie mówi. Bardzo wyraźnie. Wiesz, że Bóg ci daje zachętę, ostrzega cię, do czegoś cię wzywa, to słowo jest dla ciebie jasne. Ludzie mówią często, pastorze, ale ja otwieram tą księgę, ja nic z tego nie rozumiem. Nic. Ja myślę, że tak jest, kiedy człowiek się nie nawraca, nie rozumie rzeczy, które są, dużo rzeczy nie rozumie. Ale na pewno, przecież gdybym czytał i nie rozumiał, nie nawróciłbym się. Nie? Rzeczy, wiele rzeczy jesteśmy w stanie zrozumieć, kiedy Bóg nas do czegoś wzywa. Popatrzcie, jeżeli nie masz społeczności z Bogiem, będziesz szukał innych społeczności, innych relacji, które będziesz uważał, że wypełnią tą pustkę w twoim życiu. Kiedyś czytałem, że w Japonii poprzez internet osoby myślące o samobójstwie robią taki, wypuszczają takie, że tak powiem, informacje i szukają współtowarzyszy do odebrania sobie życia.
I w Japonii stało się to bardzo popularne. Całe grupy odnajdują się w internecie i umawiają się, że wtedy i wtedy popełnią samobójstwo. Dlaczego tak jest? Ludzie nie widzą sensu i celu życia. Sensu i celu. Drodzy, jesteśmy tak bombardowani bezbożnymi rzeczami, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że to są bezbożne rzeczy. Jaka to teraz jest historia taka nowa w szkołach, oświata, w przedszkolach, nauczyciele, rodzice ostrzegają przed tą zabawką, też z Japonii bodajże, albo z Korei. Taka postać, nie jest to misiu z takimi ostrymi zębami, taka maskotka. Słyszeliście o niej czy nie? Pomóżcie mi trochę. Nie pamiętam nazwy. Istota tej całej historii polega na tym, że ta maskotka, i to dzieci w szkołach kupują, to jest taki niebieski ten stworek, zachęcane są do tak zwanego uścisku. Ale uścisku, aby przyduszać. I ta zabawa polega na takim przyduszaniu, łącznie do tego, żeby... i szeptaniu do ucha przekleństw tej osobie, którą ściskasz. I to jest zabawka dla dzieci. Jutro wam opowiem o innych zabawkach. I to, ja o tym nie wiedziałem, ale wiem, bo w przedszkolach moja córka uczy, zrobił się wielki szum w szkołach, ostrzegają, uważajcie na to, jak bawią się wasze dzieci. Bo to nie jest obojętne, co wychodzi z twoich i z moich ust. To nie jest obojętne, o czym ja i ty myślisz. To nie jest obojętne. To nas kształtuje. Nasze postawy, nasze zachowania, nasz sposób życia. A więc dochodzę do ostatniego punktu i będzie przerwa. Jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za swoje życie i decyzje. Pamiętaj, jesteś przed Bogiem odpowiedzialny. Czy ci się to podoba, czy nie? Czy w Boga wierzysz, czy nie? Przyjdzie moment, kiedy ty i ja staniemy przed Bogiem i Biblia mówi, że każdy z nas musi zdać sprawę ze swego życia przed Stwórcą. I powiem wam, jest to nie Uniknione spotkanie, gdzie Biblia mówi, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd. I staniesz przed nim ty i ja. Jeżeli nie będzie w twoim życiu Chrystusa, nie ma dla ciebie ratunku. Bo Chrystus jest jedynym ratunkiem. Ale jeżeli jest Chrystus, jak mówisz, to musi twoje życie doznać całkowitej przemiany. To nie jest tak, że mówisz, Chrystus jest we mnie, a jak kradłeś, tak kradniesz, jak przeklinasz, tak przeklinałeś. To jest oszukiwanie samego siebie. To jest kłamstwo. Oszukujesz właściwie nie innych. Przede wszystkim oszukujemy samych siebie. Kiedy się nawróciłem, mój przyjaciel, który mi świadczył, zadedykował mi taki fragment z Bożego Słowa, z Księgi Kaznodziei Salomona. 12 rozdział, wiersz pierwszy. I tutaj czytamy tak w Księdze Kaznodziei Salomona. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Trochę lat już mam. Jestem dziadkiem, ale wcale się nie czuję dziadkiem w sensie myślenia o sobie, że już jakiś taki ramol, nie, już tam ledwo. Myślę, że jeszcze, no,
dzisiaj mówimy już, pamiętam jak byłem młody, jak mój tato miał 40, mówię, jaki on stary. Dzisiaj mam 67 i czuję się młody. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Zanim nadejdą złe dni, zestarzejesz się. Nie będziesz już mógł za bardzo się poruszać. Będą ci musieli papkę podawać, bo straciłeś zęby. Zanim nadejdą dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. A Biblia mi mówi, że ci, którzy ufają Panu i należą nawet w starości, będą wydawać owoc. Ale tu jest coś więcej. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Czyżby Pismo Święte zachęcało nas do tego, rób ta, co chce ta? Ale dalej to nie jest koniec tego wiersza. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. A ta Księga Kaznodziei się kończy tak. Wysłuchaj końcowej nauki, całości. Bój się Boga. To słowo bać się Boga w języku hebrajskim oznacza miej szacunek do Boga. Czcij Boga. Respektuj Boga. Tak jak Józef. Nikt go nie widział. Rodzice daleko. Okazja. Ale on wiedział, że jest Bóg, przed którego jest obliczem we dnie i w nocy. Mówi, nie daj tego Boże, abym miał coś takiego zrobić, kobieto. Nie daj tego Boże. A więc wysłuchaj, bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg ma prawo coś takiego powiedzieć? Ma, bo jest Stwórcą, bo jest dawcą życia, bo wszystko do Niego należy, wszystko od Niego pochodzi. Moje życie i Twoje pochodzi od Boga, jest darem. I będę rozliczony z mojego życia. Czy ono było dla Boga, czy nie, czy dla mnie, dla zaspokajania moich własnych pragnień, pożądań, grzesznych i tak dalej. Bo to jest obowiązek. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. A w Nowym Testamencie Jezus mówi, że zdamy sprawę i odpowiemy za każde wypowiedziane słowo z naszych ust. Nie tylko czyn, słowo. Słowo. A więc muszę uważać na to, co mówię, jak się wyraża. Wiecie, ja powiedziałem, byłem w miarę w porządku. Tak w oczach ludzi, nie w oczach Boga. Bo jesteśmy zepsuci przez grzech. Jutro coś więcej o tym powiem. Wieczorem. I nigdy, powiem tak, nie miałem problemów z przeklinaniem, niecenzuralnymi słowami. Czasami, rzadko zdarzało się, ale nie przeklinałem. Ale kiedy się nawróciłem, poszedłem na boisko grać w piłkę z moimi kolegami, bo strasznie do tej pory lubię grać w piłkę i wyobrażacie sobie, jak ja teraz biegam. Wiecie, po raz pierwszy zacząłem to słyszeć. Co słowo, to przekleństwo. Tego nie słyszałem wcześniej. Oni się nie zmienili, ale ja zostałem zmieniony. Bóg zmienił moje wnętrze. I nagle mówię,
tak przyszedłem pograć z nimi i słyszę tu przekleństwo, jedno, drugie, gdzie mówię, czy oni tego nie słyszą? Jakżeż mogą tak przeklinać? Mówić, jak oni się nie boją Boga. Odwróciłem się. Mówię, nie mogę tu być. Nie mogę tu być. Nie wiedziałem, że tak wielkie zmiany Bóg we mnie dokonał. Usiadłem sobie przed telewizorem, włączyłem film. To są lata 70., drodzy, to nie teraz. Gdzie leje się, jutro będę o tym mówił. Ale patrzę, znowu jest przekleństwo. Cudzołóstwo, niemoralność. Ja tego nigdy nie widziałem. Mówię, ja tego nie mogę oglądać. Rozumiecie? Bóg powołuje nas, abyśmy byli czyści i święci. Chce zrobić z nas nowe, bo stare stworzenie, którym jesteśmy, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Bóg ma moc zmienić twoje i moje zepsute serce. Biblia mówi, dam wam nowe serca. Prawa moje wypiszę na waszych umysłach. To jest moc Boża, którą On dokonuje w zmiany w tobie i we mnie. Gdyby On mi tylko oczyścił, przebaczył, ja zaraz bym robił dalej to samo. Gdyby On nie zmienił mojego serca, mojego wnętrza. Ale Bóg w swojej łasce czyni nas nowymi. Dlatego w Słowie Bożym jest napisane, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare rzeczy przeminęły, oto wszystko stało się nowe. I ktoś powie, jaki ty jesteś biedny, bo nie możesz zapalić. Jaki ty jesteś biedny, bo nie możesz się upić. Ja wam powiem, ja to wszystko mogę. Ja mogę, tylko że ja tego nie chcę. Jestem wolny. Ty musisz. Ja mogę, ale dlatego, że jestem wolny, ja mogę podejmować i trzymać się dobrych decyzji. Amen. I już kończę. Bo to jest pół godziny na duszpasterstwo. Zapisałem sobie coś takiego. Głupotą jest uważać, że możemy robić, co tylko chcemy, nie ponosząc konsekwencji naszych wyborów, decyzji i czynów. Słuchacie mnie? Jest głupim człowiek, który uważa, że może robić, co chce, nie ponosząc konsekwencji za to, co robi, co czyni. Tam nie ma mądrości, krzty mądrości. On może myśleć, że jest mądry. Nie możesz, druga rzecz, nie możesz zrzucać odpowiedzialności za swoje życie na Boga, rodziców, otoczenie. Słuchajcie, Tymoteusz opisany w Biblii z grona apostolskiego, uczeń apostoła Pawła, miał piękne duchowe dziedzictwo w domu. Babka była wierząca, mama była wierząca. Od dzieciństwa w jego domu czytano Biblię. Nie? Piękne dziedzictwo. I kiedy Paweł przyszedł do Listry, tam gdzie on mieszkał, w Azji Mniejszej, obecna Turcja, ten młody człowiek słuchał i nawrócił się. Chociaż od dzieciństwa znał Pismo, potrzebował się nawrócić i zaufać Chrystusowi, w Chrystusie położyć swoją ufność odnośnie zbawienia. I stał się jednym z misjonarzy. Piękne duchowe dziedzictwo. Ale Nicky Cruz, o którym wam opowiadałem, w jego domu było przekleństwo, był alkohol, były wywoływane duchy, totalne dziadostwo, nieprawość, nieczystość.
brak miłości. Przecież, ale powiedzieliśmy tak, nie możesz zrzucać odpowiedzialności za swoje życie na Boga, na rodziców czy na otoczenie, bo często to jest dla nas wymówka. Gdyby nie ten, tamten. I powiedziałem wam, że Nicky Cruz, pomimo takiego dziedzictwa, oddał swoje życie Chrystusowi. Miłość Chrystusa go złamała. Kiedy się nawrócił, wrócił do swojego mieszkania, wyciągnął ten pistolet spod poduszki i go wyrzucił. Powiedział, od tej chwili mój Bóg się o mnie troszczy, jest moim stróżem. Zniknął strach z jego serca. Ale stało się coś więcej. Przebaczył swoim rodzicom. Kiedy po swoim nawróceniu pojechał do swoich rodziców, przyszedł do swojego ojca, który go zostawił jako dziecko, który był alkoholikiem. I przebaczył ojcu. Rozmawiał ze swoją matką. I oboje rodzice przyszli i oddali swoje życie Chrystusowi. Możemy mieć różne dziedzictwo, różne środowisko. Pamiętaj, to nie jest usprawiedliwienie dla ciebie i dla mnie. Ty i ja odpowiemy za siebie, za własne decyzje, za własne wybory. Niech was Bóg błogosławi, drodzy. Życzę wam, aby podczas tych dni, aby Słowo Boże i Duch Święty mocno przemawiały do waszych serc. Życzę wam, abyście podejmowali dobre decyzje, aby ratować swoje własne życie i pozwolić Bogu. Pozwolić Bogu, aby odbudował, zmienił wasze życie i abyście mogli zobaczyć te wspaniałe rzeczy, które On jeszcze chce uczynić w waszym życiu. Pochylmy głowę. Panie, dziękujemy Ci, że Ty tutaj jesteś. Tak mówi Twoje słowo, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. Dziękujemy Ci, że jesteś. Tak proszę Cię, Panie, pomóż nam, jak tutaj jesteśmy, tym, którzy dojadą, widzieć Twoje piękno, Twoją chwałę, Twoją miłość. Prosimy Cię, Panie, abyś przez Ducha Świętego otwierał nasze oczy, te duchowe oczy, nasze wnętrze, abyśmy mogli widzieć tą duchową rzeczywistość tak, jak Ty ją widzisz. Błogosław nas, mów do nas, oświecaj nas. W imieniu Jezusa Chrystusa o to Cię prosimy, Ojcze. Błogosławię każdą chwilę tutaj w czasie tych dni skupienia. Ten czas poobiedni, czas rozmów, czas śpiewu. Boże, błogosław w imieniu Jezusa i przygotuj nas i na jutro na słuchanie Twego słowa. A Tobie niech będzie chwała. Amen.